Panda i witam was w materiale, którym będę mówić o konkursie. Tak, postanowiłam zrobić konkurs, zrobię 3 konkursy, ale to za chwilę o wszystkim wam powiem. Na początku chcę was gorąco zaprosić na moje 2 social media, czyli na grupę na Facebooku o nazwie Bambusy Pandy oraz na mój fanpage Panda YouTuber, którą ostatnio założyłam. Ale już nie przedłużając, zapraszam was gorąco do oglądania. Jak pewnie spostrzegliście się po miniaturce oraz po tytule filmu, ten konkurs będzie poświęcony Ninjago. Głównie macie tutaj nagradę mną odcinek właśnie z tego serialu oraz również zamierzam zrobić konkurs z Miraculum oraz konkurs z My Little Pony, ponieważ właśnie chcę nagrać te odcinki z tych seriali. Jednakże te 2 seriale będą w osobnych materiałach, to będą też osobne konkursy, więc spokojnie na wszystko przyjdzie czas. Ale pewnie sobie pomyślicie, Panda, jak chcesz, aby wygrać ten konkurs, sam zrobić? Otóż już wam mówię. Żeby wygrać w konkursie, musicie napisać historyjkę, jak trafiłam do krainy Ninjago oraz jakie mam tam moce. Że na przykład Panda sobie ogląda Ninjago, nagle bum, wciągnęła ją do telewizora i tak znalazła się w tej krainie, a moce to, że dostała, załóżmy, wodę, ogień i błyskawice, bo to są 3 moje ulubione postacie, czyli Mia, Kai i Jay. Sam konkurs trwa do 29 września, więc wszyscy, co mają taką głowę do teorii różnych spisków i tak dalej, gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, bo myślę, że nagroda jest naprawdę ciekawa. Oczywiście, jak już mówiłam, będzie też konkurs z Miraculum oraz z My Little Pony, co zamierzam właśnie zrobić, więc spokojnie, jak ktoś nie lubi Ninjago albo z tym nie przypada, a lubi My Little Pony lub Miraculum, to też coś się dla niego znajdzie. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie, jeśli chcecie. A jeśli tak, to żebyście napisali właśnie w komentarzu historyjkę, jak znalazłem się w krainie Ninjago oraz jakie mam tam moce. Więc ja lecę, trzymajcie się, na razie, bajo!